Na wewnętrznych drogach osiedla Falka właśnie pojawiły się zapowiadane przez wiceprezydenta Łukasza Kurzynę znaki stop. Dzięki nim po wielu latach zostanie uporządkowany ruch w tej części miasta, a przysparzał on kierowcom niemało kłopotu. Do dzisiaj mieszkańcy tego osiedla respektowali niewątpliwie logiczne, choć sprzeczne z kodeksem drogowym, zasady ruchu. Od środy zasady te dzięki odpowiedniemu oznakowaniu są powszechnie obowiązujące. Uporządkuje to trochę sytuację, jakby oceny, jak mamy się zachować, czyli my kierowcy przede wszystkim. Jeżdżąc po ulicy Falka, właśnie stoimy tutaj, w tle widać stop. Na każdym wyjeździe z jakiejkolwiek bocznej uliczki czy parkingu staną znaki stop, żeby usankcjonować to, co tutaj mieszkańcy tak naprawdę sami usankcjonowali, bo tak właśnie się zachowują. Cały ten obszar, zarówno główna ulica Falka, jak i drogi dojazdowe, pozostają wciąż strefą zamieszkania. Wszystkie uliczki, zarówno będące w zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni, jak i spółdzielni mieszkaniowej, wszystkie znajdują się dalej w strefie zamieszkania, czyli obowiązują przepisy związane z tym znakiem D40. Ograniczenie prędkości do 20 na godzinę. Pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, czyli pieszy może iść swobodnie jezdnią i ma do tego całkowite prawo. I też parkowanie tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Jest to przede wszystkim ze względu na to, że na ulicy Falka nie ma ciągłości chodników. W związku z tym bezpieczeństwo pieszych, tych niechronionych uczestników ruchu, jest chyba najważniejsze. Wiele wątpliwości budziła również sprawa wspomnianych zatok parkingowych położonych wzdłuż ulicy Falka. Czy szerokie podjazdy do bram są właściwym miejscem do parkowania w strefie zamieszkania? O ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii poprosiliśmy Tomasza Drejera, zarządzającego miejskimi drogami. Można parkować oczywiście nie zastawiając bramy i na drogach publicznych i drogach wewnętrznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Zieleni wszystkie takie miejsca parkingowe są ogólnodostępne, czyli nie są na wyłączność dla na przykład właściciela posesji. Pozostaje nam życzyć mieszkańcom szerokiej drogi z pierwszeństwem dla pieszych, rzecz jasna.